Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w kolejnym czytelniczym vlogu. Jeżeli za chwilę zemdleję albo stanie się coś innego, dziwnego, to dlatego, że przed chwilą uderzyłam się bardzo mocno w głowę i może mi być słabo. Jest mi trochę słabo, ale może będzie to jakaś dodatkowa atrakcja w tym nagraniu, więc czekajmy na rozwój wydarzeń. W tym vlogu będę opowiadała o dwóch książkach. Pierwszą z nich będą Niespokojni ludzie, drugą książką będzie Droga McCarthy'ego. Do tej drugiej przejdziemy sobie innego dnia, to znaczy za kilka ujęć. O pierwszej opowiem Wam za chwilę i mam nadzieję, że opowiem w miarę składnie, bo znów oczywiście problemy techniczno-życiowo-domowe sprawiły, że chciałam już to nagrywać tydzień temu, co się zupełnie nie udało i książka powoli zaciera mi się w głowie, co jest też pewnego rodzaju opinią, bo mi książki nie zacierają się w głowie szybko, więc możecie już uznać to za jakiś wstępny znak co do tego, co sądzę o tej powieści. Na początek mam też do Was pytanie, jeżeli zaglądacie tutaj regularnie, jeżeli nie, to w sumie też jestem bardzo ciekawa, jakiej długości materiały są dla Was najbardziej optymalne. Ja nie obiecuję, że będą dużo krótsze, ale w przypadku vlogów już postanowiłam, że dwie książki po rywach do trzech to już jest zdecydowanie wystarczająca liczba, bo myślę, że godzinne vlogi to jest za dużo, zwłaszcza, że boję się, że komputer po prostu mi się wysypie w pewnym momencie, więc mi się wydaje, że 30-40 minut to jest taka w miarę okej długość. Ale jestem ciekawa, co Wy sądzicie na ten temat, bo no nie wiem, ja oglądam materiały różnych osób bardzo różnej długości i często po prostu robię to na przyspieszeniu, więc ta godzina jest dla mnie po prostu czasem półgodzinnym i no mi to nie przeszkadza, ale zbieram opinie. Nie mam pojęcia, jak bardzo to wpłynie na to, co robię, bo często wydaje mi się, że mam mało materiału, a potem się okazuje, że jest go bardzo dużo i trudno mi wyciąć to, co jest zbędne. I widzicie, zaczynam znowu od jakichś tutaj wstępnych dygresji nie na temat i potem się dziwię, że tego jest tak dużo, no ale tak to już jest. Plan na ten vlog jest taki, że zacznę od książki Niespokojni ludzie, potem obejrzę serial i opowiem Wam też o serialu, bo jeszcze go nie widziałam. A jest to dość krótki serial, jest dostępny na Netflixie, więc łatwo dostępny. W sumie chyba 3 godziny trwają wszystkie odcinki łącznie, więc wydaje mi się, że jest to do ogarnięcia szybko. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Fredrik Backman i Niespokojni ludzie. Autor ze Szwecji, więc to szwedzka powieść, a przetłumaczyła ją Agata Teperek. I zacznę od tłumaczenia, od takich bardzo małych rzeczy, to znaczy drobiazgi, które wpadły mi po prostu w oczy. Jeżeli chodzi o nazwy własne pewnych postaci, to znaczy gdzieś tam pojawia się Cruella de Mon i Wally, gdzie jest Wally. I tutaj one nie zostały przetłumaczone, to znaczy jest Willy. Wiem, że w różnych krajach różnie jest czy to Willy, czy Wally. A Cruella de Mon, no to typowe już polskie tłumaczenie, Cruella de Vil. W ogóle niedawno się z tym zetknęłam i nigdy nie miałam pojęcia, że to jest Cruella de Vil w oryginale. Nieistotne, w każdym razie, no jesteśmy w Polsce i powinniśmy się trzymać jednak tych polskich, tradycyjnie znanych nazw w przypadku postaci popkulturowych, tak mi się wydaje. Czy czepiam się bardzo? Tak, czepiam się bardzo, ale rzuciło mi się to w oczy, więc o tym wspominam. Początkowo planowałam tę książkę przesłuchać w audio i to niekoniecznie teraz. Ostatecznie dostałam ją w prezencie, więc postanowiłam zapoznać się z nią jak najszybciej. Przeczytałam ją w miarę szybko. I chociaż uważam, że jest to dość ładna historia, mam z nią sporo problemów. To znaczy, może to nie są duże problemy, ale po prostu nie do końca wiem, do kogo kierowana jest ta książka. No i sądzę też, że nie jest ona kierowana do mnie po prostu, do mnie w tym momencie życia. Być może gdybym była młodsza, podobałaby mi się ona bardziej. Podczas czytania pierwszych stron sądziłam, że dam się złapać na haczyk, dam się porwać i dam się wciągnąć w to wszystko. Choć naprawdę doceniam bardzo wiele rzeczy w tej powieści, to właśnie nie jest to moje, po prostu.
nie będą to jakieś obiektywne zarzuty, nie będzie to wytykanie poważnych wad, bo raczej ta historia jest ich pozbawiona. Ale, do ale przyjdziemy za chwilę. Przeczytam wam sam początek, bo to jest... To obrazuje trochę, jak to się będzie toczyło dalej, a równocześnie reszta nie dorównała temu początkowi w mojej ocenie. Jest to historia o wielu sprawach, przede wszystkim o idiotach. Powiedzmy sobie wprost. Z łatwością przychodzi nam uznawanie innych za idiotów, ale tylko jeśli zapomnimy, jak idiotycznie trudno jest być człowiekiem. Szczególnie gdy mamy kogoś, dla kogo staramy się być w miarę dobrymi ludźmi. Bo dziś oczekuje się od nas nieustannie, że sprostamy niepojęcie wielu rzeczom. Mamy mieć pracę, dach nad głową i rodzinę, do tego płacić podatki, nosić czystą bieliznę i pamiętać hasło do cholernego Wi-Fi. Niektórym z nas nigdy nie udaje się zapanować nad tym chaosem, więc życie po prostu toczy się dalej. Ziemia gna w kosmosie z prędkością 2 milionów kilometrów na godzinę, a my w panice błądzimy po jej powierzchni jak zagubione skarpetki. Nasze serca przypominają mydło wyślizgujące się z dłoni. Gdy tylko ktoś odpręży się choćby na sekundę, wtedy nasze miotające się pikawy uciekają, zakochują się i zostają złamane i tak w kółko. Nie mamy nad nimi żadnej kontroli, uczymy się więc udawać cały czas. W pracy, w małżeństwie, w relacjach z dziećmi i we wszystkim innym. Udajmy, że jesteśmy normalni, że mamy wiedzę ogólną, że rozumiemy, czym jest poziom amortyzacji i stopień inflacji. Że orientujemy się, o co chodzi w seksie. Prawda jest taka, że o seksie wiemy tyle, co o kablach USB i za każdym razem potrzebujemy 4 prób, żeby podłączyć to wieprzone ustrojstwo. Odwrotnie. Nie, odwrotnie. Nie, nie. Odwrotnie. Weszło. Pretendujemy do miana dobrych rodziców, choć tak naprawdę tylko dajemy dzieciom jedzenie, ubrania i reprymendy, jeśli żują gumę, którą znalazły na ziemi. Mieliśmy kiedyś rybki w akwarium, wszystkie zdechły, a my o dzieciach nie wiemy ani odrobinę więcej niż o rybach. Więc poczucie odpowiedzialności napawa nas lękiem każdego poranka. Nie mamy żadnego planu, staramy się po prostu przetrwać kolejny dzień, bo jutro nadejdzie nowy. Często odczuwamy ból, tak straszliwy, tylko dlatego, że panika. Bo musimy zapłacić rachunki i być dorośli, choć wcale nie wiemy jak, bo tak potwornie, zatrważająco łatwo jest wyłożyć się na dorosłości. Bo każdy kogoś kocha, a każdy, kto kogoś kocha, ma za sobą kilka desperackich nocy, gdy nie spał i próbował wpaść na to, jak sobie poradzić z dalszym byciem człowiekiem. Niekiedy zmusza nas do robienia rzeczy, które z perspektywy czasu wydają nam się niepojęte, mimo że wtedy jawiły nam się jako jedyne wyjście. Jeden naprawdę, ale to naprawdę zły pomysł. Nic więcej nie trzeba. I kiedy zaczynałam tę książkę, ten fragment zrobił na mnie jakieś tam wrażenie i zapowiadał ciekawą lekturę. Teraz jak to czytałam, znając całość i wiedząc, jak tkana jest ta opowieść, nie czuję już tego tak bardzo. I właściwie powinnam zacząć od tego, o czym jest ta historia. Jest to historia pewnej osoby, która napada na bank. Napada na bank nie dlatego, że planuje podbić świat i zrobić coś złego, tylko robi to w desperacji, żeby ratować swoje życie. Napad nie do końca się udaje i osoba ucieka, a uciekając wpada do mieszkania na sprzedaż. Problem w tym, że mieszkanie nie jest puste, a znajduje się w nim wiele osób, które w tym czasie oglądają je, żeby je kupić. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Bohaterów jest tu bardzo wielu i ich losy bardzo płynnie się przeplatają. Jednym z takich motywów, który zwrócił moją uwagę, była to relacja dwóch policjantów, ojca i syna. I też ten temat ojcostwa będzie się przewijał w dzisiejszym vlogu, bo tutaj jest on bardzo wyrazisty i w książce Droga McCarthy'ego też będzie jeszcze się pojawiał, więc o tym temacie sobie pomówię przy okazji Drogi. Ale tutaj ta dynamika relacji ojca i syna jest bardzo ciekawa. Pierwsze skojarzenie, jakie miałam z tym stylem pisania, było to pisanie Markusa Zusaka. I no ja tego autora nie czytałam jeszcze nic wcześniej, ale bardzo mocno kojarzył mi się z Zusakiem, którego już no, nie czytałam, nie wiem, w zeszłym roku czytałam, czy 2 lata temu czytałam Gliniany most, który kompletnie mi się nie podobał. Złodziejka książek i Posłaniec, które to książki czytałam, nie wiem, w 2014-13 roku, coś takiego, 14 chyba. Wtedy one mi się bardzo podobały. No i te skojarzenia z Posłańcem miałam największe, bo też tu jest motyw tego napadu na bank. Ja nie pamiętam szczegółów, ale bardzo mocno miałam to w głowie, kiedy to czytałam.
więc ten styl gdzieś tam mi się kojarzył. Jeżeli chodzi o samą historię, to ona jest bardzo teatralna i pewnie ze względu na to, że bohaterowie są zamknięci w tym jednym miejscu i wszystko to się dzieje, prawie wszystko dzieje się w tym jednym pokoju, w którym tkwią, w tym mieszkaniu na sprzedaż, właściwie nie w pokoju. I tu miałam skojarzenie na przykład z Rzezią Polańskiego, która też jest bardzo teatralnym filmem. Moim drugim skojarzeniem był film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, albo nasza polska wersja, czyli Nieznajomi. I te skojarzenia wynikają stąd, że właśnie akcja tamtych filmów opiera się głównie na dynamice rozmów i relacji między osobami, które są zamknięte na małej przestrzeni. I z tego wynikają bardzo różne, bardzo ciekawe, bardzo dziwne rzeczy. I filmy, o których wspominam, bardzo lubię, więc lubię też taki motyw teatralności, lubię historie oparte na dialogu, lubię historie, które stoją relacjami, więc to są rzeczy, które gdzieś tam powinnam doceniać. I ja doceniam, naprawdę doceniam tę książkę i powtórzę się chyba kolejny raz, ale ona nie jest dla mnie. Przypomniało mi się takie ćwiczenie, które znam z Akademii Kina Dokumentalnego. To jest w ogóle bardzo prosta rzecz i bardzo banalne się to wydaje, ale to jest ważne, jeżeli podchodzicie refleksyjnie do kultury, czy chcecie w ogóle mówić albo pisać na temat książek, filmów czy innych dzieł kulturalnych. I chodzi o zadanie sobie bardzo podstawowych pytań. Kto jest bohaterem? O czym to było? I czy mi się podobało? To są naprawdę bardzo banalne pytania, tak się wydaje, ale one są dobrym punktem wyjścia do myślenia o kulturze i polecam wam zawsze po przeczytaniu czy po obejrzeniu czegoś, jeżeli macie mętlik w głowie, zadać sobie te pytania, bo one bardzo nakierowują i są dobrymi drogowskazami po prostu w późniejszej interpretacji czy analizie. Czasem pojawiało się też pytanie o punkt kulminacyjny, o jakąś zmianę, właśnie kluczowy punkt, ale to przede wszystkim tyczy się filmów bardziej. W książkach nie zawsze jest coś takiego. Ja zawsze dorzucam jeszcze pytanie, znaczy rzadko siedzę i sobie analizuję według tych konkretnych pytań, ale tak o tym wspominam, bo myślę, że jest to warte wspomnienia. Pytanie, które sobie zadaję praktycznie zawsze, kiedy coś czytam albo oglądam, to do kogo to jest kierowane, bo to jest dość istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o grupy wiekowe, ale też odbiorców różnych. I z tym mam największy problem w przypadku tej książki, bo kto jest bohaterem? No bohater jest zbiorowy, bohaterem są ci wszyscy tytułowi, niespokojni ludzie. O czym jest ta historia? O relacjach, o wartościach życiowych, o tym, co jest ważne, a co powinno być mniej ważne, o robieniu niekoniecznie właściwych rzeczy, ale we właściwym celu. O tym, że za każdą osobą stoi jakaś historia, stoi jakiś dramat często. I o tym, że tego nie widać i że warto mieć to na uwadze. Bachman świetnie splata ze sobą te wszystkie wątki, świetnie opowiada, bo tutaj nic się nie gubi po drodze. To jest bardzo logiczne, bardzo zwarte i bardzo łączy się po prostu w całość i trudno się przyczepić do tego, bo rzeczy, które na początku mogą się wydawać trochę bez sensu, bardzo szybko się łączą i to wszystko cały czas płynie i jest to po prostu jedną całością. I to się bardzo rzadko zdarza w przypadku takich historii, i to naprawdę jest mnóstwo momentów, w których on mógł się wysypać podczas tworzenia tej historii. Jestem bardzo ciekawa samych kulisów, jak autor właśnie nad tym pracował. Czy miał to wszystko porozpisywane i później to dopiero łączył w całość. Także to bardzo doceniam. Ale tak sobie myślę, że mój największy problem z tym, nie tyle problem, co fakt, dla którego ja nie czuję tego wszystkiego, to, że to jest bardzo banalne i oczywiste dla mnie samej. To znaczy, jestem osobą, która ma raczej dość ugruntowane wartości, którymi się kieruję w życiu. Ja nie potrzebuję otrzeźwienia ani oświecenia tego, co jest ważne, bo ja wiem, co jest ważne dla mnie i nie czuję potrzeby słyszenia tego z zewnątrz, nie czuję potrzeby, żeby jakaś książka starała się mnie obudzić w jakiś sposób, bo no, na tym etapie zupełnie tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję też takiego poszukiwania, czy to jest dobre, czy to jest złe.
To wszystko w moim życiu jest dla mnie jasne, po prostu. A ta książka właśnie operuje takimi no banałami w gruncie rzeczy i no dla mnie to są zupełne oczywistości i jak na początku jeszcze to mi się wydawało ciekawe, tak im dalej w las, tym tego było coraz więcej i to było takie powtarzanie po prostu tego, co jest ważne. Mnóstwo takich celnych, prostych myśli, ale jest ich taki natłok i taki nadmiar, że no dla mnie się gdzieś gubi sens tego wszystkiego. Jest za dużo tych sensów w całości, za bardzo wprost. I jasne, czytam też rzeczy dla czystej rozrywki i sięgam po bardzo różne rzeczy, bardzo różne książki, ale generalnie szukam w powieściach czegoś więcej, czegoś, co zmieni w jakiś sposób mój tok myślenia, czegoś, co sprawi, że spojrzę inaczej na jakieś sprawy. Przez to też bardzo trudno jest mi trafić w ogóle na książki, które będą tym czymś innym. Chociaż w tym roku idzie to mi dosyć nieźle. I jasne, to wszystko bardzo zależy od konkretnej osoby i tego, czego ona potrzebuje i czego szuka w literaturze, czy w kulturze ogólnie. No ale ja tutaj nic odkrywczego nie znalazłam, nic nie sprawiło u mnie czegoś nowego. Emocje jakieś tam były, było delikatne wzruszenie, bywały momenty rozbawienia, ale też nie były to takie emocje, że wiecie, że daje się temu porwać w 100% i po prostu tu się śmieje, tu płacze, tu nie wiadomo co się dzieje. Raczej dość delikatnie to przeszłam i nie wiem, i to co powtarzam z tym odbiorcą, to jest moje główne pytanie, bo z jednej strony to nie jest książka młodzieżowa, nie wprost, ale z drugiej ona mi się wydaje zbyt prosta właśnie, zbyt banalna dla dojrzałego czytelnika, dla osób dorosłych, które już przeczytały jakąś tam pulę książek i które no, które wymagają troszkę więcej od literatury. Myślę, że dla starszych nastolatków może być propozycją. I dla, no wiadomo, że wiek niekoniecznie musi oznaczać stopień naszego czytelniczego życia, czytelniczego zaangażowania. Więc mówię to bardzo ogólnie, ale gdybym miała wytypować jakąś grupę, to naprawdę miałabym z nią problem. I jestem bardzo ciekawa, co by się stało, gdybym przeczytała tego typu książkę wcześniej. W ogóle jestem zainteresowana jeszcze co najmniej jedną książką tego autora, być może kiedyś po nią sięgnę. Na pewnym etapie zaczęły mnie też irytować trochę te proste zdania, bo chociaż, tak jak mówię, tych przeróżnych myśli jest tutaj od groma, tak sama konstrukcja zdań to wszystko jest dość proste, chociaż punkt. I widzicie, ja się tak miotam, bo naprawdę masę rzeczy w tej książce doceniam. Rozumiem też, z czego one wynikają. Rozumiem, że to była bardzo ważna historia dla samego autora. I tak najogólniej mówiąc, jest ona o docenianiu życia, o docenianiu wartości życia i wartości w tym życiu. Wartości, jaką wnoszą ludzie, którzy są dla nas ważni. No ale mnie to nie oświeciło i mnie to nie zachwyciło. I chociaż no, minęło nie tak dużo czasu, od kiedy to przeczytałam, to nie czuję, żeby ta historia jakoś pracowała we mnie, bo tak jak już wspomniałam, ja to wszystko mam w sobie przepracowane po prostu i ugruntowane. Więc podsumowując, doceniam, ale polecałabym bardziej osobom, które są na innym etapie czytelniczej drogi po prostu i życiowej drogi. Zobaczymy, jakie refleksje będę miała po serialu, bo być może wniesie on jeszcze coś do moich przemyśleń. Zobaczymy, jak to jest zrealizowane, bo nie do końca sobie wyobrażam, jak to będzie. Bo z jednej strony mamy tutaj tych bohaterów, którzy no niby mają podbudowaną tą psychologię, są jacyś, bo nie można powiedzieć, że nie są. Ale to wszystko też jest wbrew pozorom dość takie pobieżne, no bo jest tych postaci naprawdę od groma i trudno, żeby te głębie osobowości i psychologii miały zarysowaną nie wiadomo jak mocno, bo jest to po prostu niemożliwe na 400 stronach. I wracając, jestem bardzo ciekawa serialu, bo ta książka jednak w bardzo dużym stopniu stoi sposobem opowiadania i ja sobie nie do końca jestem w stanie wyobrazić to, jak to będzie przełożone na ekranizację, bo wydaje mi się to bardzo trudne, bo ten narrator i to,
jak to wszystko się splata, jednak jest bardzo istotne dla tej formy książkowej i no istotne dla całej historii. Więc jestem bardzo ciekawa, przyjdę do Was po obejrzeniu serialu i powiem, jak to faktycznie wypadło i czy to ma ręce i nogi, czy to ma sens. Jeszcze co do pozycji gatunkowej tej książki, to jest taka historia obyczajowa i ja bym nie powiedziała, że z wątkiem kryminalnym, chociaż on no, w jakiś sposób się tu pojawia, ale to jest taki kryminalny, niekryminalny, więc no, opiera się w jakimś stopniu też na przesłuchaniach, na tym, skąd to wszystko się wzięło. No powiedzmy, że jest to wątek kryminalny, ale ja nie jestem w pełni przekonana do tego określenia w kontekście tej książki. Dobrze, będę się zapoznawać z serialem, skończę drogę McCarthy'ego i też Wam o niej opowiem, więc do zobaczenia w kolejnych ujęciach. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight. Cześć, przychodzę na szybko z takiego trochę chaotycznego kadru i w tak zwanym międzyczasie, bo jestem w trakcie oglądania serialu Niespokojni Ludzie. Skończyłam książkę Droga i postanowiłam, że jeszcze obejrzę ekranizację Drogi, jeżeli uda mi się ją znaleźć. Ale żeby to zrobić, chciałam kilka słów powiedzieć o tej książce, żeby nie wypowiadać się dopiero wtedy, kiedy będę miała już spaczony obraz tej historii przez film. O czym jest Droga? Droga jest to historia ojca i syna w świecie postapokaliptycznym. I oni przemierzają różne miejsca i walczą o przetrwanie tak naprawdę. I to jest właściwie cała fabuła, tutaj nie ma nic więcej do dodania. Z jednej strony ja nie czytałam żadnych analiz, ani nie oglądałam konkretów żadnych o tej książce. A mimo wszystko jakaś taka otoczka wokół niej, która narosła, sprawiła, że moje oczekiwania były bardzo duże. I być może przez te oczekiwania ta książka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jakbym chciała, żeby zrobiła. Ja w ogóle bardzo lubię i dystopie, i historie właśnie takie postapokaliptyczne. Co prawda, jeżeli chodzi o książki, to niespecjalnie mam doświadczenie z czytaniem takich treści, możecie mi coś polecić. Ale filmów widziałam dość sporo, grałam też w różne gry i takim moim wzorem historii tego typu jest gra The Last of Us i uwielbiam ją. Niestety nie gram w drugą część, bo nie mam takiej możliwości, ale jak tylko będę miała, na pewno to nadrobię. W przyszłym roku będzie też serial na HBO chyba, więc już go Wam polecam, bo ta historia jest naprawdę wspaniała, ale grę polecam przede wszystkim i chyba gry to jest to, co właśnie lubię najbardziej w tej tematyce, bo można dodatkowo się wczuć. Co prawda teraz, czytając to, cały czas myślałam o wojnie, bo jednak to gdzieś tam się spina ze sobą i gdzieś te skojarzenia cały czas miałam. I to było strasznie trudne pod tym względem, ale samej historii jako takiej nie przeżyłam jakoś bardzo. I to znów jest jedna z takich opowieści, które myślałam, że bardzo mocno mogą zadziałać na mnie emocjonalnie i jasne, gdzieś tam ten smutek był, to wszystko było w minimalnym stopniu przytłaczające, ale nie porwało mnie to literacko i no sama historia też nie była dla mnie jakoś bardzo wciągająca ani szokująca. Od pierwszych stron byłam przekonana, że wiem, jak to się skończy. Skończyło się trochę inaczej, więc tutaj plus. Ale nie rozdarło mnie to tak, jakbym chciała i no to nie było do końca to, czego bym oczekiwała po tego typu treści. Sam język McCarthy'ego też
nie dał mi tego, co myślałam, że da, bo to jest napisane w bardzo prosty sposób. Krótkimi zdaniami, tak naprawdę bez jakichś większych zabaw literackich. Już ciekawiej była napisana książka Niespokojni ludzie, jeśli mam być szczera. Jeżeli chodzi o tę zabawę językiem i zabawę też przeplataniem treści, tutaj wszystko było takie bardzo wprost, bardzo surowe i to w sumie pasuje do tej historii, ale to wciąż było dla mnie za mało. I żałuję tego. W sensie to jest niezła historia, niezła książka, ale to być może też wynika z tego, że trochę przez filmy, trochę przez gry, ale chyba bardziej przez gry mam inne oczekiwania i grając naprawdę tych emocji jest masa. I no gry w ogóle bardzo dawno w nic nie grałam i chciałabym zagrać w jakąś dobrą fabułę. Nie bardzo wiem, czy mam takie możliwości sprzętowe, chyba średnio. Ale jeżeli znacie na przykład coś na PlayStation 3 jeszcze, to czekam na polecenia, bo naprawdę chciałabym się w coś wciągnąć i dać porwać jakiejś fabule. W każdym razie przez to, że grałam w różne tego typu historie, to znaczy właśnie to The Last of Us, które jest mistrzostwem świata według mnie, albo Walking Dead. Walking Dead chyba nie skończyłam, więc może po to sobie sięgnę w najbliższym czasie. To ten poziom przeżywania tam i wczuwania się w te emocje i fakt, że też pewne decyzje ciążą na nas jako graczach, ale no, gra to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia. No ale przez to tutaj być może te emocje nie były aż tak duże, ale też czy ja wiem, czy ta historia sama w sobie jest jakoś bardzo emocjonująca? Dla mnie nie była. Myślę, że sięgnę jeszcze po coś kiedyś McCarthy'ego i zobaczymy, jak to odbiorę. To nie jest kraj dla starych ludzi, oglądałam film, więc to nie będzie dla mnie zupełnie nowa historia, chociaż słabo go pamiętam, bo było to dość dawno. Ale jestem ciekawa, czy jego proza jest powtarzalna. Dawajcie znać, jeżeli czytaliście więcej niż jedną książkę. Nie wiem, to był taki autor, który mi się wydawało, że będzie czymś więcej, czymś głębiej, a dla mnie ostatnio wszystko jest znowu za płytkie, za słabe. Nie chcę znowu wpaść w ten krąg frustracji literackiej, no ale w tym momencie jestem nieusatysfakcjonowana po prostu. Obejrzałam połowę serialu, chyba połowę. Połowę serialu Niespokojni ludzie i pierwszy odcinek kompletnie mnie znudził. Naprawdę zupełnie nie mogłam się wgryźć w to. Pomijam już fakt, że byłam zmęczona, bo obejrzałam połowę tego pierwszego odcinka i zasnęłam, a te odcinki mają po pół godziny, więc no było słabo, dokończyłam go dzisiaj. Obejrzałam jeszcze dwa, później już było trochę lepiej, ale na razie nie mogę powiedzieć, że ta historia nie ma nic wspólnego z książką, ale to jest trochę inna opowieść. Ten sposób opowiadania, o którym mówiłam, na pewno jest totalnie inny i no to był ten sposób splatania tej historii był jednak największą siłą książki. Tutaj tego kompletnie nie ma. Jest pozmieniana kolejność wydarzeń i też są wydarzenia po tym wszystkim, co wydarzyło się w książce, więc jest naprawdę zupełnie inaczej. Jedna z bohaterek też nie ma tak ostrego charakteru i tak wyrazistej osobowości, jak w książce. I jestem w szoku, że to jest produkcja Netflixa, bo jest to na pewno serial niskobudżetowy, w każdym razie wygląda na bardzo niskobudżetowy. I gdybym oglądała to, nie wiedząc, że to Netflix za tym stoi, to byłabym przekonana, że to jest jakaś produkcja BBC na przykład. Bo to jest taki typowy europejski serial, bardzo surowy, bardzo minimalistyczny. I też nie mam poczucia, że to było nagrywane teraz. Jakbym losowo na to trafiła, to też bym pomyślała, że to jest serial sprzed 20-30 lat, bo naprawdę to jest takie no mało współczesne, mało współcześnie zrobione. No i na moje oko nie poszły za tym duże pieniądze. I to jest takie mocno nietypowe. Podejrzewam, że gdybym serial obejrzała najpierw, to książką bym się nie zainteresowała. Zresztą myślę, że serial też bym porzuciła bardzo szybko. I jak na razie książka wygrywa. Z ostateczną opinią przyjdę, jak skończę oglądać. I też myślę, że nie oglądałabym tego do końca, gdyby nie fakt, że chcę tutaj o tym opowiedzieć, bo nie jest to dla mnie porywające, chociaż teraz jest już ciekawsze niż po tym nieszczęsnym pierwszym odcinku. Ale tak, jak na serial sześciodcinkowy, to nie zachęcił i nie wciągnął jak na razie. Dobrze, do kolejnych aktualizacji wrócimy sobie jutro, a ja tymczasem lecę. Thank you.
witajcie w kolejnej aktualizacji. W tym vlogu będą trzy różne plenery, jak widać, chyba trzy, jak nie więcej. Plenery, dlaczego powiedziałam plenery? Trzy różne lokalizacje. To, co mogliście widzieć w przebitkach, a w przebitkach mogliście widzieć fragmenty mojego wyjazdu do Warszawy. Byłam tam przy okazji koncertu My Chemical Romance. I relacja z koncertu będzie, nie wiem kiedy, ale na pewno będzie, kiedy, jak ją napiszę, wtedy będzie na moim blogu, więc jeżeli kogoś interesuje ten zespół, interesuje jak było na koncercie, to zapraszam, linki będą na pewno na Instagramie i na Facebooku. Drugą rzeczą, którą mogliście widzieć, była wystawa Salvadora Dali, która aktualnie trwa i jest to wystawa w Luzinie, jest to wystawa za darmo. Więc jeżeli jesteście w okolicy, interesuje Was ten malarz, to polecam. Nie są to najbardziej reprezentatywne z jego prac, nie są to te znane prace, bo oczywiście one są w zupełnie innych miejscach na świecie, ale jest to okazja zobaczyć i przyjechać się do innego miejsca. A trzecią rzeczą, którą być może mogliście widzieć, nie wiem, chyba coś nagrałam z kina i znowu mam wyrzuty, że polecam film, który jest nie do zobaczenia praktycznie. Nie sądzę, że on jest gdziekolwiek dostępny, bo znów jest to coś, co widziałam na Festiwalu Filmów Górskich w zeszłym roku. I teraz namówiłam mojego brata, żebyśmy poszli. Dla mnie to był drugi seans, dla niego pierwszy. Ale bardzo mu się podobał, więc cieszę się. Był to film o bieganiu, więc to jest w ogóle abstrakcyjne, ale to też jeden z ciekawszych filmów, jakie widziałam w zeszłym roku i znowu mnie ruszył. Więc cały czas jest to dla mnie coś aktualnego i coś super. A nie mogę zapamiętać tytułu tego filmu, więc sprawdzę. Coś z bieganiem i coś z dachem ziemi. Tyle pamiętam. No i to była niestety jednorazowa akcja w kinach Helios. Zresztą się nie dziwię, że jednorazowa, oprócz nas było z 5 osób na sali. Ja chciałam oczywiście, wspomnieć w swoich mediach społecznościowych o tym, ale jakoś nie ogarnęłam tego, a film nazywał się Running the Roof. I polecam, naprawdę, jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję, zobaczcie. To jest historia o przyjaźni, o wytrwałości, o przekraczaniu swoich granic. Są bardzo moje tematy i bardzo lubię coś takiego. Piękna historia, naprawdę. No i w wielu przebitkach prawdopodobnie będzie się przywijał gdzieś tam mój brat. Zostawiam Wam link do jego Instagrama. Polecam. Robi zdjęcia analogowe. Ma na koncie też sztukę uliczną, więc bardzo polecam tego człowieka. Teraz wracając do książek. To są moje notatki bardzo chaotyczne. Jak sobie nigdy nie robię notatek, tak zapisałam sobie parę rzeczy, żeby mi nie umknęło, jeżeli chodzi o drogę. Ale zacznę od Niespokojnych ludzi. Pokazuję książkę, ale będę mówić o serialu. Skończyłam serial. I serial jest dużo słabszy od książki, to mogę Wam już teraz powiedzieć. Tak jak już chyba wspominałam, tutaj ta forma jednak wygrywa. To, jak ta opowieść się łączy, jak wszystko się splata, jak to jest przemyślane przez autora, to jest największa siła tej historii, moim zdaniem. I choć tam w serialu pojawiały się niektóre z tych myśli, które są trafne, które są ważne w jakimś sensie, no to wszystko się nie broni, ale zarówno w książce, jak i w serialu najbardziej chyba podobał mi się moment rozmów trzech kobiet w mieszkaniu, w garderobie. W serialu było to bardzo uproszczone, tutaj bardziej rozłożone, ale to jakoś tak najbardziej mi utkwiło w pamięci. No i w książce ten wątek dynamiki relacji ojciec-syn. W serialu też to było, ale mam wrażenie, że to byli zupełnie inni bohaterowie i no zupełnie inaczej odebrałam syna i ojca tutaj, a tam. Nie polecałabym serialu jako coś zamiast książki, to jest bardziej takie uzupełnienie, dopowiedzenie, chociaż nie zachęcam bardzo do tego seansu, bo jest to produkcja raczej przeciętna. Cały czas myślę sobie, gdzie tkwi największy mój problem z tą historią. Bo to nie jest problem, to jest po prostu to coś, z jakiego powodu do mnie to nie trafia i mnie to nie rusza tak, jakbym tego oczekiwała. Czy to już mówiłam? Jeśli mówiłam, to przepraszam, ale chodzi o to, że to wszystko jest za bardzo wprost. To są trafne rzeczy, ale ja lubię jednak, kiedy ta prawda, kiedy ten sens jest między wierszami i nie jest tak podawane bezpośrednio, bo ja nie jestem
Jezu, nie chcę nikogo obrazić, po prostu niekoniecznie potrzebuję zdań, teraz wymyślam. Miłość jest jedną z najważniejszych wartości. No bo to są takie oczywiste oczywistości i rozumiem, że niektórzy potrzebują czasami usłyszeć coś takiego i otrząsnąć się w jakiś sposób, ale nie ja, nie w tym momencie i nie przez tę książkę. Jeśli czytaliście, czekam na wasze opinie, jak do was to trafiło. I też kolejny mój problem to jest to, że ta historia po mnie spłynęła i wiadomo, że jak tu opowiadam, wracam, to przypominam sobie pewne rzeczy, ale nie jest to coś, co zostanie ze mną na długo i co zmieni coś w moim postrzeganiu rzeczywistości, a jednak tego najbardziej oczekuję od książek, od których oczekuję czegoś więcej niż wyłącznie rozrywki. A rozrywką też nie była dla mnie nie wiadomo jak wielką, więc to tyle. Wybaczcie wszyscy fani tej książki. Nie jest to dla mnie lektura obowiązkowa. Teraz z jeszcze cięższym sercem będę mówić, kontynuować swój monolog o drodze McCarthy'ego, bo tutaj faktycznie oczekiwałam czegoś więcej. I też zastanawiam się cały czas, co poszło nie tak z moją relacją z tą książką. I znów mam wrażenie, że to jest po prostu historia, która nie niesie ze sobą nic więcej, czego ja już bym nie wiedziała, albo czegoś, co by ze mną rezonowało w tym momencie. Myślę, że mogłoby być trochę inaczej, gdyby ona była dłuższa. I przemyślałam z tą formą. Okej, ta forma jest taka, bo taka miała być. To ma być surowe, to ma być proste, to ma być takie właśnie wprost, znowu za bardzo wprost. I tu nie ma nie wiadomo jak epatowania cierpieniem, to wszystko nie jest przegięte, jeżeli o to chodzi. Ale to być może też wynika z jakichś moich doświadczeń ostatnich lat i w ogóle. Życie nie jest łatwe po prostu i jeżeli książki dotyczą właśnie takich problemów, no tutaj mówimy o świecie postapokaliptycznym. Nie wiem, ja jestem już przygotowana na bardzo różne scenariusze, jeżeli chodzi o losy świata i nie chcę powiedzieć, że jestem niewzruszona, ale jakoś mam większy dystans i obojętność co do tego, co może się wydarzyć, bo nie mam na to wpływu w większości przypadków. Być może gdyby ci bohaterowie byli lepiej opisani, być może gdyby to było, gdybym zdążyła się do nich przywiązać i jakoś lepiej się w to czuć, może inaczej bym to odebrała. To było takie bardzo powierzchowne wszystko dla mnie. I no jasne, współczuję im, współczuję wszystkim ludziom, którzy znaleźli się w tej sytuacji, która jest czysto hipotetyczna i fikcyjna, ale niewiele za tym idzie więcej. I obejrzałam wczoraj film i z filmem mam więcej problemów. Na początku wydawało mi się, że hej, może jednak przekona mnie bardziej do tej historii, bo było tam bardzo wiele retrospekcji i to nadawało właśnie tej drugiej warstwy. Tutaj oczywiście też są te wspomnienia, ale jakoś w filmie to bardziej dla mnie wybrzmiało, jeżeli chodzi o relacje matki i ojca i jego wspomnienia właśnie z tego normalnego świata i z tego wszystkiego, co było przedtem. Ale to by było na tyle, bo film był dla mnie bardzo sztuczny, bardzo uproszczony. Nie wiem, nie wierzyłam zupełnie w to, co widzę na ekranie. To było jakieś takie za słabo dopracowane technicznie. Jeżeli chodzi o główną rolę męską, to też nie byłam przekonana do gry tego aktora. Właściwie najbardziej podobała mi się rola dziecięca, w którą wcielił się Cody Smith McPhee i on ostatnio już teraz jako dorosły chłopak, dorosły mężczyzna grał w Psich Pazurach. Tam było widać ten jego potencjał aktorski i to mi się najbardziej podobało właściwie z całego filmu. I znów ja nie wiem, na ile to jest fakt, że tak jak mówiłam, ja sporo tych historii post-apo znam, gdzieś tam mam w głowie, sporo zadziałało na mnie bardziej emocjonująco. Na ile to jest wina samej tej książki, ale tutaj jest tego dla mnie za mało po prostu i no ja tak sobie myślę, że mogło to być za krótkie, ale z drugiej strony w dobrym kilkustronicowym opowiadaniu można wywołać w czytelniku konkretne emocje i no to nie jest tak, że jak coś ma mniejszą objętość, to musi koniecznie mniej działać, tak? Albo że jeżeli jest długie, to jest od razu dobre. No wiadomo, że nie. Więc to wszystko jest bardzo poprawne, ale ja nie czuję, żeby za tym szło dużo więcej niż ta poprawność. I znów kilka jakichś głębszych myśli, ale brakuje mi tego, co między słowami, co w sensie, no można by było to wyciągnąć. Wiadomo, historię o dobru, złu, o takich decyzjach ostatecznych, o moralności.
są zawsze na czasie w jakimś sensie, ale tutaj też to nie były dla mnie nowe pytania, nowe kwestie i nie wzbudziło we mnie wiele nowego do przetrawienia, do przemyślenia, do przerobienia w sobie, więc no po prostu nie dla mnie w tym momencie. Dajcie znać, jeżeli czytaliście coś jeszcze McCarthy'ego. Być może będę próbowała za jakiś czas kolejnej konfrontacji z tym autorem. Jednak on uchodzi za pisarza jednego z tych najważniejszych współczesnych amerykańskich, więc chciałabym przekonać się dlaczego. I czy faktycznie idzie za tym coś więcej, bo na razie uważam, że nie. No i strasznie mi przykro, przepraszam, jeżeli tu są osoby, bo na pewno są osoby, które lubią te książki, które widzą w nich dla siebie coś więcej i to jest super. Cieszę się, że wy tak macie, ja po prostu tak nie mam w tym momencie. I to też jest zawsze dla mnie ciekawe, bo wydaje mi się, że ja dość emocjonalnie przeżywam rzeczy i jak przeżywam, to przeżywam bardzo. A w przypadku takich pozycji, które często ludzie mówią, że to po prostu ich rozwaliło na kawałki, to jestem niewzruszona i czuję się zawsze wtedy jakaś uszkodzona przy tym, dlaczego to na mnie nie zadziałało. Po prostu mam inną wrażliwość, widocznie. Jeszcze dwa słowa o motywie ojcostwa, o motywie relacji z ojcem. Dajcie znać, jeżeli znacie książki z tym motywem ojcostwa, relacji ojciec-dziecko, gdzie są dobrze wykreowane i gdzie są bardziej na pierwszym planie. W obu tych książkach mamy ten wątek tutaj, czy jest wiodący, w pewnym sensie jest dość wyrazisty, tak bym powiedziała, ojciec i syn policjanci. No tutaj główni bohaterowie po prostu, ojciec i syn. Ale tak sobie myślę, że rzadko ojcostwie mówi się jako o czymś oczywistym. Bycie matką, urodzenie dziecka, czy no generalnie bycie matką automatycznie robi z ciebie matkę, a ci ojcowie są zawsze gdzieś obok. I nie chcę generalizować tego na życie, ale tak w literaturze, jeżeli ojcostwo jest gdzieś wyraźniejsze, to dlatego, że na przykład nie ma tej matki. I tak jest w przypadku obu tych książek. Rzadko ojcostwo po prostu jest, tylko jest z jakiegoś powodu. I to jest strasznie ciekawe, strasznie dziwne, niby oczywiste kulturowo, ale chciałabym, żeby to ojcostwo wchodziło też na salony i żeby było opisywane jako coś normalnego, bo jest przecież czymś normalnym i jest częścią życia wielu osób. No i ja ze swojej strony polecam książkę Między falami, gdzie też to ojcostwo nie jest takie standardowe w tym sensie, że ojciec bardziej zajmuje się dziećmi niż matka, więc to wciąż nie jest jakiś standard dla wszystkich, ale no ja uwielbiam tę pozycję, jest oddzielna opinia na kanale, więc polecam zajrzeć i polecam tę książkę, bo naprawdę w niebanalny sposób opisuje problemy, z jakimi może się mierzyć ojciec, który większą część swojego czasu przeznacza na wychowanie dzieci. Dzieci, córek, to, co też jest istotne. Więc dawajcie znać, zbliża się Dzień Ojca i no fajnie by było sięgnąć po coś takiego, zobaczyć ten obraz, zobaczyć go w ogóle. No naprawdę, na pewno coś czytałam, gdzie to ojcostwo było wyraźne, ale kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy. No i najlepiej, żeby to były historie takie standardowe, nie że o samotnym ojcostwie, bo to już jest jakiś zupełnie inny kontekst. Chociaż to też możecie podsuwać, bo no jestem ciekawa. Chciałabym coś takiego przeczytać. Chciałabym ten temat poznać lepiej. Oczywiście chciałam powiedzieć więcej, ale znając życie, załamię się, jak zobaczę, ile te pliki mają łącznie i ile będę musiała montować, co pewnie za chwilę zacznę robić. Mam jeszcze dwa ogłoszenia, pytania. Pierwsze pytanie, czy są jakieś formaty, jakieś treści, jakieś tematy, które chcielibyście tutaj zobaczyć? Najbliższe miesiące, jeżeli moje wszystkie plany uda mi się doprowadzić do końca, jestem teraz bardzo zdeterminowana i bardzo chcę, żeby tak właśnie było. A jeżeli tak się stanie, to po prostu będzie mnie fizycznie w Trójmieście o wiele mniej, albo będę tutaj, będę robić różne rzeczy i będę miała dużo mniej czasu. Więc podejrzewam, że najbliższe tygodnie albo i miesiące będzie mniej treści takich merytorycznych. I mi jest z tym niewygodnie, bo po prostu wolę nagrywać rzeczy, w których mówię dużo o konkretnych tytułach i wolę też takie oglądać, no ale ostrzegam, zapowiadam, że będą na pewno jakieś tagi, będą może jakieś zestawienia, może jakieś luźniejsze rzeczy i tutaj zostawiam wam pole do głosu. Jeżeli jest coś takiego, co macie ochotę obejrzeć, to dawajcie znać. Wezmę to pod uwagę. No i oczywiście będę się starała, żeby te lżejsze tematy też były w miarę ciekawe, ale tak jak teraz patrzę na mój kalendarz od lipca do września,
Naprawdę, jeżeli to wszystko uda mi się dopiąć i czasowo, i budżetowo, to będzie tak, że połowę każdego z tych miesięcy nie będzie mnie za bardzo tutaj, ale postaram się, żeby na każdy tydzień był jednak jakiś filmik. I no, to tyle chyba, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne. Oddaję Wam głos i proszę o wskazówki, co by Was tu interesowało. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, dziękuję wszystkim osobom, które się tu pojawiają. No i tym, które są ze mną już dłużej. Bardzo mi miło wszystkich Was tu u siebie gościć i zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi opiniami i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem, prawdopodobnie za tydzień. Pa!